Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj! Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego drugiego modułu kursu Biologiczne podstawy użytkowania roślin ozdobnych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Korzeń to podziemna, zwykle, część rośliny służąca do pobierania wody z solami mineralnymi i mocująca roślinę w podłożu. Korzeń dzieli się na 5 stref: strefę korzeni bocznych, strefę włośnikową umożliwiającą pobieranie wody z gleby, strefę wydłużania, w której odbywa się wzrost i różnicowanie się komórek, wierzchołek wzrostu, w którym powstają nowe komórki, czapeczkę osłaniającą stożek wzrostu korzenia. Pęd to nadziemna część rośliny składająca się z łodygi, liści, pączków, kwiatów i owoców. Często termin pęd jest nieprawidłowo utożsamiany z pojęciem łodygi. Typowy pęd to nadziemna część rośliny złożona z łodygi, będącej osią pędu oraz osadzonych na niej organów bocznych, liści. Liście znajdują się na łodydze w regularnych odstępach. Miejsca, z których wyrastają, są często węźlasto-zgrubiałe, na przykład u traw, i nazywają się węzłami. Dzielą one łodygę na odcinki międzywęźla. W fazie rozmnażania rośliny pęd wytwarza również kwiaty i owoce. Liść to organ pędu pełniący głównie funkcje asymilacyjne. Typowy liść rośliny składa się z blaszki liściowej i ogonka liściowego przymocowanego do łodygi za pomocą nasady liścia. Często na nasadzie liścia występują przylistki. Wiele roślin ma liście bezogonkowe, tak zwane siedzące. U traw i tużyc nasada liścia przekształca się w pochwę liściową. Na budowę anatomiczną liścia składają się kutykula, skórka, miękkisz palisadowy, miękkisz gąbczasty, wiązki przewodzące, a także aparaty szparkowe. Podstawową funkcją liścia jest jego udział w procesie fotosyntezy. 95% związków pokarmowych powstaje w liściach. Kwiat to skrócony pęd o ograniczonym wzroście, który służy do rozmnażania generatywnego, płciowego. Typowy kwiat osadzony jest zwykle na łodyżce zwanej szypułką kwiatową, która zakończona jest tak zwanym dnem kwiatowym. Na dnie kwiatowym ustawione są elementy okwiatu i generatywne składniki kwiatu – słupki i pręciki. Pręcikowie i słupkowie otoczone jest przez okwiat. Jest on zróżnicowany na wewnętrzną barwną koronę złożoną z płatków i zewnętrzny, zwykle zielony kielich. U niektórych roślin, np. u tulipana, okwiat może nie być zróżnicowany. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.